Rozmowa dnia. A w studiu? To jest taki wiek, od którego wszystko się zaczyna. Z nami jest Marcin Kierwiński, poseł Platformy Obywatelskiej. Witam, panie pośle. Dzień dobry. Który daleko jest jeszcze od pięćdziesiątki. Z każdym rokiem coraz bliżej. To jak każdy z nas. Ale pewnie jakbym powiedział, że młody, obiecujący poseł, to żeby pan się obruszył i powiedział, że doświadczony poseł. No ja uważam, że nie ma nic złego w byciu młodym i obiecującym. Ale tak, już druga kadencja w Sejmie. Dobrze, a jest taki polityk, który troszkę starszy jest od pana w Platformie Obywatelskiej. Na ile obiecujący, to pewnie by jego zwolennicy i przeciwnicy się pokłócili. Dlaczego Polacy tak słabo ufają Grzegorzowi Schetynie? Po raz kolejny patrzymy na taki sondaż, który co miesiąc przygotowuje CBOS. No i wynika z niego, że najmniejszym zaufaniem Polacy darzą lidera PO Grzegorza Schetynę, 45% ledwie, i prezesa PiS Kaczyńskiego, 43%. No to mieć gorszy wynik od Jarosława Kaczyńskiego, demonizowanego od wielu, wielu lat, to jest spore osiągnięcie. Ja myślę, że szefowie partii w ogóle w Polsce mają trudne zadanie i widać, że to, że podejmują czasami trudne decyzje, też odbija się na tych sondażach. Ale wie pan, ja nie patrzę na sondaże zaufania w ten sposób, bo dla mnie jedynym prawdziwym sondażem zaufania będzie wynik wyborów parlamentarnych. Ja patrzę, jak Grzegorz Schetyna przez 2 lata poukładał partię, jak widzę, że stworzył nową formułę Koalicji Obywatelskiej, czyli szerokiego porozumienia. To już nie sama Platforma, to Nowoczesna, to środowisko Barbary Nowackiej. I gdzieś tak naprawdę ocena Grzegorza Schetyny to będzie ocena wyników wyborczych Koalicji Obywatelskiej w wyborach parlamentarnych. No, tak samo, jestem spokojny. Tak samo jak nastąpiła ocena możliwości przywódczych Ewy Kopacz po poprzednich wyborach parlamentarnych i wyborach samorządowych również zauważmy. To ja myślę, że Ewa Kopacz jako premier, który urzędował rok, zrobiła bardzo, bardzo wiele. Była też taką, powiedziałbym, osobą, która naprawdę zagwarantowała Platformie niezły wynik, bo te 25% wtedy to był niezły wynik po 8 latach rządzenia. A w tych wyborach? W tych wyborach może być mniej, bo jak patrzymy na wyniki sondaży w tej chwili, to w niektórych nawet jest taki rozjazd 45 do 20, 42 do 21. Problem z tymi sondażowniami polega na tym, że niektóre z nich są bardzo, bardzo mało wiarygodne. Niektóre z nich także z uporem godnym lepszej sprawy badają tylko oddzielnie Nowoczesną, badają oddzielnie Platformę Obywatelską, jakąś nie chcą zaakceptować tego, że my do wyborów samorządowych idziemy jako Koalicja Obywatelska. Koalicja Obywatelska, czyli szerokie porozumienie różnych środowisk, często środowisk także lokalnych, i jak pan porówna, pododaje wyniki procentowe tych poszczególnych członów Koalicji Obywatelskiej, to okazuje się, że ten dystans jest bardzo, bardzo niewielki. Ale myślę też, że nie wszystkie głosy te tak po prostu się sumują, bo była taka część, myślę, że jest w dalszym ciągu taka część elektoratu Nowoczesnej, która właśnie dlatego była z Nowoczesną, czy z jakimiś innymi inicjatywami, bo nie chciała być z Platformą. Myślę, że niektórych pewnie się udało namówić do powrotu, innych pewnie nie. To nigdy nie jest tak, że w taki bardzo prosty sposób się te wyniki dają. Powiem więcej. Oczywiście, że one się nie sumują. Zwyczajowo jest coś takiego jak pewna dodatkowa wartość za porozumienie. Ja w badaniach warszawskich, które widziałem sprzed kilku tygodni, no przed kilku miesięcy, widać było, że ta koalicja Nowoczesna plus Platforma ma taką premię za jedność i ta premia wynosiła mniej więcej 5%. Ale ma pan rację, pewnie byli tacy ludzie w Nowoczesnej, którzy nie chcieli głosować na Platformę w 2015 roku, ale dziś sytuacja jest inna. Dziś sytuacja jest taka, że ci sami ludzie widzą, jak bardzo destrukcyjny jest rząd PiS, jakie jest zagrożenie dla Polski. Ja pamiętam Barbarę Nowacką, jak rok temu na konwencji założycielskiej swojej inicjatywy Inicjatywa Polska mówiła: mamy już dość Polski PiSu i mamy już dość Polski Platformy. No dlatego, i teraz nagle jej się zmieniło. Dlatego budujemy Koalicję Obywatelską. Platforma już jest dobra. Bo ja myślę, że naprawdę przez te 3 lata bardzo, bardzo wiele się zmieniło i przez ten ostatni rok też wiele się zmieniło. Proszę zwrócić uwagę chociażby na te kwestie relacji Polski jako ważnego podmiotu w polityce międzynarodowej. Przecież nasza pozycja każdego dnia słabnie. Każdego dnia jest coraz gorsza. Każdego dnia musimy się wstydzić za to, co robi nasz rząd. Więc wielu ludzi mówi tak. I dobrze, że tak mówią. Są, oczywiście są różnice
między nami, ale musimy myśleć o pryncypiach. Ale pan mówi każdego dnia musimy się wstydzić, no to ja wracam znowu do tych badań zaufania chociażby i tam się okazuje, że 68% Polaków ufa prezydentowi Dudzie, tam bodajże 57 premierowi Morawieckiemu. To nie jest tak, że to my, to jest, wie pan, takie ogarniające wszystkich, że się wszyscy równo przejmują, wstydzą i tak dalej, bo jest bardzo wielu ludzi w Polsce, chyba musi pan to przyznać, którzy popierają politykę rządu, popierają to, co robi premier Morawiecki, to, co robi prezydent. Oczywiście, że tak. No, na tym polega system demokratyczny, który PiS chce zburzyć, że są różne partie polityczne i akceptujemy głos innych. Ale to w którym momencie PiS chce skasować inne partie polityczne i zakazać głoszenia innych opinii? No, nie zauważyłem takiego projektu. Nie zauważył pan projektu? Ja widzę projekt rozpisany na lata, w którym Polska ma coraz bardziej oddalać się od standardów demokratycznych, które no, wypracowywaliśmy przez lata. Już sam system przeprowadzania wyborów, podporządkowanie wyborów jednak Krajowego Biura Wyborczego pod ministra spraw wewnętrznych. To, co pokazuje się w niektórych miejscach, że członkami komisji wyborczych są tylko członkowie PiS-u. Przecież jest kilka takich miejsc w Polsce. Media donosiły o tym. No to pokazuje, że to nie jest system do końca normalny. No system nie jest do końca normalny, bo okazało się, że ktoś nie dopatrzył w Platformie tego, jak się zmieniają przepisy. No i nie z automatu we wszystkich komisjach są ich jej przedstawiciele. Wie pan, ja nie wiem, czy ktoś w Platformie nie dopatrzył, czy interpretacja, które nowego prawa jest kuriozalna. Nad tym nie będę dyskutował. My wystawimy i tam, gdzie będziemy mogli, wystawimy i członków komisji. Wystawiliśmy członków komisji i tam, gdzie będziemy mogli, wystawimy mężów zaufania, bo uważamy, że kontrola tych wyborów jest szalenie istotna. Ale wszędzie będziecie mogli, bo przedstawiciele stowarzyszeń, inicjatyw lokalnych i tak dalej mogą się wszędzie zgłaszać. Ostatnio widziałem, jak w jednej z miejscowości, to chyba na Pomorzu, no, pokazano było spis członków komisji wyborczej. Tam chyba jedna osoba nie była tylko związana z PiS-em. Ale, panie redaktorze... Ale rozumiem, że jak wójt z PSL-u wskazywał do komisji wyborczej tych, którzy byli od niego uzależnieni, bo żona pracowała w szkole, mąż pracował w urzędzie i tak dalej, to było panie, super. Panie wtedy, redaktorze, zapewniam pana, że wójt z PSL-u, choć nie będę tutaj adwokatem PSL-u, niech bronią się sami w tej sprawie, że wójt z PSL-u na pewno robił dokładnie to samo, co robił także wójt niezależny i wójt z PiS-u. Na pewno nie było takiej sytuacji, że w komisji zasiadali wszyscy członkowie jednej partii politycznej. Teraz tak się zdarza. O Warszawie już pan zdążył kilka słów powiedzieć na początku naszej rozmowy. Debata kiedy? I jeden na jeden, czy tylko ze wszystkimi? Rafał Trzaskowski i Patryka Jakiego? Zaprosił wszystkich kontrkandydatów do jednej wspólnej debaty przed pierwszą turą. Jutro, z tego co wiem, szef sztabu Warszawskiej Platformy, Warszawskiej Koalicji Obywatelskiej zaprosił na spotkanie takie organizacyjne, aby ustalić miejsce. Chcemy, żeby to było miejsce neutralne. Zakres, wszelkie warunki. Z tego co wiem, znakomita większość sztabów potwierdziła. Nie potwierdził chyba sztab pana ministra Jakiego, no ale myślę, że pan minister Jaki no, nie będzie uciekał od debaty. A przed drugą turą, no to wtedy jest oczywiste, że debata tych dwóch wybranych przez Warszawę. Przed pierwszą tak, aby nie była potrzebna tych dwóch najsilniejszych kandydatów osobna też? Ja myślę, że musimy patrzeć na to jednak w perspektywie, że każdy kandydat, niezależnie od tego, czy jest popierany przez dużą partię, czy przez małe stowarzyszenie, no jednak w tych wyborach jest równy. Ciężko wybierać jednego, który jest lepszy. To nie sondaże decydują, to wyborcy decydują, kto zostanie tym, kto przejdzie do drugiej tury, ale wie pan, dynamika kampanii jest taka, że nigdy nie wiadomo. Na razie zapraszamy sztab pana ministra Jakiego do rozmów na temat jednej wspólnej debacie. No myślę, że nie ma się czego bać, panie ministrze Jaki. Jutro zapraszamy przedstawicieli sztabu. Były minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski powiedział w wywiadzie dla portalu W Polityce: zakładam, że jeśli Komisja Europejska zdecydowała się na przesłanie swojej skargi do Trybunału Sprawiedliwości, to uznała, że wyczerpała swoje instrumenty oddziaływania na Polskę i kończy z nami dialog. Przyznała w ten sposób, że nie zdobędzie głosów poparcia w Radzie Unii, aby prowadzić dalej procedurę artykułu 7. Dla mnie to jest porażka Komisji Europejskiej. Nie bardzo rozumiem, w jaki sposób Trybunał Sprawiedliwości miałby oceniać nasze reformy. Widzi pan,
To jest ten brak pomyślunku PiSu, bo naprawdę doskonale przedstawiony przez pana ministra Waszczykowskiego, bo oni się nie zastanawiają nad tym, ile Polska straci na tego typu awanturze europejskiej. Oni się zastanawiają tylko, czy Komisja Europejska wygrała, czy przegrała. Nie, tracą Polacy, bo gdzieś na samym końcu proszę pamiętać o jednej rzeczy, że wisi nad nami ten miecz, że od praworządności uzależniona będzie wypłata środków europejskich. Warszawa chociażby, ale wszystkie miejscowości bez środków w Polsce, bez środków europejskich po prostu realnie stracą. W Warszawie nie będzie możliwości kontynuowania metra, budowy metra, albo będzie to utrudnione, nie będzie pieniędzy na ważne inwestycje. Więc jeżeli ważny polityk PiSu, były minister spraw zagranicznych, mówi tak, no właściwie to pokazaliśmy, że jest awantura na całą Europę, ale my mamy rację, nic nas to nie kosztuje, to jest kłamstwo. Taka od tego typu polityka odziera Polaków, bardzo możliwe ze środków europejskich. To a propos decyzji w trybie przedwyborczym i tego, czy ktoś prawdę mówił, czy nie. Drugi raz Sąd Okręgowy stwierdził, że nie będzie karał na wniosek Platformy Obywatelskiej premiera Morawieckiego. Rozumiem, że będzie kolejna apelacja. Tak, będzie. I aż do skutku, tak? Aż nie, do... będzie apelacja, tylko ja tak patrzę na ten wyrok, ja zwyczajowo rzadko komentuję wyroki sądów. Ten mi się nie podoba, ale nie będę go komentował. Ale wie pan, co jest najsmutniejsze w tej sprawie? Że premier Morawiecki bezczelnie kłamiąc w tej sprawie, to nie atakował polityków, bo politycy muszą mieć grubą skórę, ale atakował samorządowców, atakował tych ludzi, którzy w samorządach budowali te schetynówki, bo to nie Grzegorz Schetyna. Grzegorz Schetyna wymyślił pomysł schetynówek, ale te schetynówki były robione przez samorządy. I pan premier Morawiecki wyszedł i tym ludziom powiedział tak, nic nie robiliście, a to jest kłamstwo i tych ludzi powinien przeprosić i powinien mieć w sobie elementarną przyzwoitość, żeby powiedzieć, kłamałem na potrzeby kampanii wyborczej. Taka na ten temat opinia Marcina Kierwińskiego, posła Platformy Obywatelskiej, gościa Sygnałów Dnia i Radiowej Jedynki. Dziękuję panie. Bardzo dziękuję. 28 po 8. Była to rozmowa dnia.